Dobra, zaczynamy. Moment prawdy. Przed naszym programem każdy z uczestników zostaje podpięty do tego urządzenia, wykrywacza kłamstw, które rejestruje najmniejsze zmiany zachodzące w organizmie. 32 lata. Mam nadzieję, że jakiś dobry odcinek dzisiaj się główna nagroda. Ćwierć miliona. Żyje w zarejestrowanych podczas badania. Znamy prawdziwe odpowiedzi na pytania, które usłyszał. Dzisiaj ponownie zadamy mu 21 spośród nich. Poznajmy osobę, która cześć, Dixon. Wyjdzie z tego studia bogatsza o ćwierć miliona. Humorek jak w miarę. Możesz wejść na Steam na chwilę? Odezwać się do mnie? Cześć, Dropsa. Odpowiedź z testem, że Paris na streamie jest? No. Nie wiem. Test już mnie nie lubi. Byłoby miło. Kurwa, widać, że lubi wypić chyba, nie? Ale co, może być mniej? Też się okaże w trakcie gry. Mhm. Przyjąłeś jakieś założenia, do jakiej kwoty będziesz nie grał, czy nie? Cześć, Nutella World. U dziadzia byłem dzisiaj. Założę. Cześć, Eroys. Mhm. Nie oglądaliśmy. Jak było w czasie badania na wariografię? No, wejdź... Duży stres, duże przeżycie, czy... Wejdź Dixon na Steam na chwilę, dobra? Nie było. Podejrzewam, że stres dopada mnie dopiero w tej chwili. Mhm. Były jakieś bardzo trudne pytania, których nie chciałbyś usłyszeć. Nie, dla mnie osobiście nie było trudnych pytań. Może raczej dla moich bliskich. Niektóre mogły być trudne, ale dla mnie w sumie nie, bo mówiłem po prostu... Dziadzio, w miarę, no. Twoi bliscy są w studiu. Poznajmy ich. Nagrywałbym z dziadziem chciał pojechać, ale nie wiem, czy on da radę dojść. Z tego, co wiem, znajomi przyjaciele mówią do ciebie Beata. Tak, to prawda. Jak wolisz, żeby się do ciebie zwracać? Iza czy Beata? Beata. Dobrze. A zatem, Beato, witamy w naszym programie. Ja również. Janek Szwagier. Ola Szwagier. Ty. Czekajcie, ja muszę z Dixonem coś na telefonie ogarnąć. Potrzebuję 5 sekund. Jak można wygrać 250 tysięcy złotych? Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrasz 5 tysięcy złotych. W drugim etapie jest 5 pytań. One są cały czas oczywiście trudniejsze, bardziej osobiste. 5 pytań, jeśli wszystko będzie ok, wygrywasz 15 tysięcy złotych, za każdym razem jedno pytanie mniej i rośnie stawka. 5, 15, 30, 75, 125, 250 tysięcy, za 250 jest tylko jedno pytanie, jedno, tylko jedno, a może aż jedno. W każdej chwili, jak już wygrasz jakieś pieniądze, możesz się wycofać, pod warunkiem, że przed zadaniem przeze mnie pytania. Jeśli pytanie padnie, trzeba powiedzieć prawdę, jeśli skłamiesz, tracisz wszystko, co wygrałeś. Wszystko jasne? Jak słońce. Możemy zaczynać? Tak, oczywiście. Pierwszy etap, 6 pytań do wygrania 5 tysięcy złotych. Czym zajmujesz się na co dzień? Wiemy, to jest sklep, tak? Znaczy, mam małą działalność gospodarczą, zajmuję się stolarką meblową. Mam też sklep z akcesoriami meblowymi i pochodnimi. Z tej branży? Tak. Cześć, potężny Jakub. Jakie plany na dziś? No, zaczynamy od momentu prawdy. Ale twoja wielka pasja to... Może jakiś meczek w CS, ale raczej moment prawdy i nie wiem, może coś jeszcze na YouTube przeglądamy, później RDR wejdę. Tak mi się wydaje. Mimo upływu lat gram cały czas, chociaż już teraz tylko amatorsko, ale to mnie trzyma, jak to się mówi, przy życiu. No. Na jakiej pozycji? Cześć, Demon. Grałem bardzo długo na pozycji pomocnika lewego, dlatego że używam lewej i prawej nogi, dla mnie to nie ma różnicy. Super. Przez przypadek stałem się bramkarzem. Po prostu jaki bramkarz. Grać serdeczny. Drużynie no kiedyś zachorował, nie miał kto stanąć. Ja stanąłem, okazałem się lepszy na tej pozycji i tak zostało do dzisiaj. Pytanie pierwsze. Czy wraz z kolegami z drużyny sprzedaliście mecz za 300 zł i skrzynkę piwa? Kurwa, prawda, chuj. Ty, a teraz... Taki były bramkarz Wisły jakiś? Nie, czekaj, nie wiem już o kogo chodziło. Pawełek? Nie, no nie wiem o kogo, czy Pawełek gra w Wieczystej, no ale jakiś był bramkarz Wisły, wrócił teraz do gry, znaczy skończył karierę i wrócił do gry, do jakiegoś klubu takiego niskoligowego i gra kurwa na napadzie chyba. Drużyny sprzedaliście mecz za 300 zł i skrzynkę piwa. Kazak, dziękuję za 26, siemano, ponad 2 latka.
Nie da się lepszej jakości, to jest stary stara historia. Stary turniej. Tak czy nie? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Ja wiem, czy te prawa się należą. Wiesz, myśmy szybko przeliczyli i wyszło nam, że jak 300 zł podzieli się na 11 zawodników, to wychodzi 27 zł i 27 groszy. Na szczęście... I butelka piwa. Na szczęście wtedy jeszcze CBA nie funkcjonowało. No tak, teraz mogłoby być gorzej. Pytanie drugie. Czy piłka nożna jest dla ciebie ważniejsza niż seks? Cześć Krako. Cześć Reality Show. Byłem u dziadzia, no... Świetne pytanie. W miarę w porządku u dziadzia. Mimo wszystko seks jest wspanialszy. Wspanialszy? Czyli odpowiedź nie. Nie. Ta odpowiedź stary to... Player. Prawda. Jak wybuchłem, żona przerażona. Bo ja nie wiedziałem, że on lubi. Bramkarz często znajduje się w sytuacji sam na sam. Ciężkie sytuacje. A to się potem przydaje. Przydaje. W innych sytuacjach. I mówiąc szczerze, bramkarz ma w czasie meczu większego stresa niż pozostali. Bo jeżeli wpuści bramkę, to on jest tą ostatnią instancją odpowiedzialną za ten fakt, prawda? Ale czasem zdarza się również, że bramka strzeli sobie. No chyba będzie później Eder, jo. Zgadza się. Pytanie trzecie. Nie no... Czy zdarzyło ci się jednocześnie uprawiać seks i oglądać mecz w telewizji? No kurwa, ty. Nie no. Powiem... Nie no, to jest... Ale to już jest jakaś kurwa abstrakcja. Was się nie będę pytał, bo z was nikt, kurwa, seksu w życiu nie uprawiał, ale czy, kurwa... No chyba, że jest jakaś gałeczka robiona i to wtedy, no ale tak to... Jaki gracz serdeczny! No to mi się podobało. Kurwa, ten kadr, nie mogę ręki na brzuchu trzymać. No bo... No jak, kurwa, masz oglądać i ten? Wkurwia mnie ten kadr, niech ziemniak przyjeżdża, trzeba to zmienić. Nie mogę ręki w majtach trzymać. Coś tu jest nie tak z tym kadrem, kurwa, Foran. Źle to, kurwa, ustawiliśmy. Nie uprawiałem? Może tak, może nie. Nie takie było pytanie, kurwa, czy ja uprawiałem. Czy da się oglądać mecz piłki nożnej i ciupciać? Może oglądać i być jebanym? A, o tym nie pomyślałem. Kilogram BBX, dziękuję za roczek, Bordo. Kooperancji, dzięki wielkie. Za 12 miesięcy. I Szymuś 38, ponad 3 latka, cześć. Można oglądać i być jebanym. Tak. Już powiedziałeś tak? Nie, powiem tak, że po prostu... Uwielbiam oglądać mecze w telewizji. Liga Mistrzów, Liga Europejska i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Uwielbiam się kochać, ale jeżeli jedno i drugie leci w tym samym momencie... Nie no, nie pierdol. Tak czy nie? To jest możliwe? No tak. Nie no. Chciałbym wideo z tego zobaczyć. Bez kitu. Prawda. Pamiętasz, kto wtedy wideo? Wygrał? Jak nie państwo za to druga to się liczy? Nie chcę gadać o tym Krako, bo miałem nieprzyjemne kurwa dzisiaj okay. Wiadomości od księgowego. Za chwilę czwarte pytanie, ale zanim zadam tyle pieniędzy to mi pytanie, zabierają nam. Przypomnę, do czego służy to urządzenie. Jest to przycisk bezpieczeństwa. Jeżeli nie będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi na któreś pytanie, nie chcielibyście, żeby to pytanie w ogóle padło. Ja muszę spierdalać z podatku liniowego w ogóle, bo że jak ja mam ten płacić 5% za ZUS, to się nie jest celem. Ten przycisk jest jednorazowy. Możecie z niego skorzystać raz kończysz w czasie całego programu. Ale on się czasami bardzo, bardzo przydaje. Chrupki dziadziowi kupiłem o samym zeżar teraz. Jeżeli mam na to czas, no to tak. Ale nie ma, tak się składa.
Czy kiedykolwiek przymierzałeś bieliznę żony i podziwiałeś swoje wdzięki w lustrze? Nie no, kurwa, kto tak robi? No to już jest jakaś odklejka średniego wieku. Już patrzę, Dixon. Coś nowego w podatkach? No, to co się w tym roku zmieniło. Nie płacisz 1000 zł za ZUS, tylko 5% na podatku liniowym. Tale, no ty przymierzałeś majty. Jaki gracz serdeczny. Sąsiadki co najwyżej na głowę lecimy zakładałeś obsrane. Pagokso. Nie no, pomyślisz, że jesteście... Czy jesteście w chacie, macie żonę? To się dzieje? I kurwa, zamiast sefcesa zagrać, to w szafie grzebiecie? 5 zł. I przymierzacie majtki. Mógłbyś proszę postramie zobaczyć IGDMOT. Dostawca podkreślenie Bruno. Mam mega problem i myślę, że możesz mi pomóc. Naprawdę jest to dla mnie ważne. Pozdro. Nie mam skinów ogólnie. Jakby co, Bruno? Od razu mówię, te skiny co mam w EQ to nie są moje, to są pożyczone. Ostatnio ktoś tak pisał. Spamował cały dzień na Twitchu, na czacie. Bardzo ważna sprawa, pilna kurwa sprawa, sprawdź PW na Instagramie. Bardzo kurwa ważna sprawa, niecierpiąca zwłoki. Tak kurwa po kilku godzinach jak pisał, sprawdzam PW na Instagramie, a tam kurwa 45 dzień czekania, aż Pago wyśle mi skina. Mówię, kurwa mać! Ostatni raz sprawdziłem. Co się dzieje? Bocian 5566, 10 zł. Pago 3 będzie dziś RDR. O, Bocianku. Jeszcze taki kadyszek wysiąść na pewno będzie RDR. W dobrym kierunku zmierzamy, Bocian. Dziękuję za pieniążek. I dostawca Brona, dziękuję za 5 zł. No zaraz zerknę, kurwa, tam na ten. Zerknę, ale ja na Instagramie nie odpisuję, będziesz i tak musiał pisać do Lenuba. Albo na szepcie. Ty masz sprawę QTK? Nie, wkurwia mnie. Czekaj. Bielizny żony? Nie. Jaki gracz serdeczny. No ta odpowiedź to... Nie przymierzał? Prawda. A po chuj pytają, jak nie przymierzał? Po chuj go pytają. Może taki łatwy. Ale umiesz się wczuwać w rolę... Tak, Pilar, no dziękuję za 15, ponad roczek. Myślą, czują. Kobieta to wielka tajemnica, także nikt nie z nas nie jest w stanie tego ogarnąć. Myślę. Pytanie mimo piąte. To akurat, czy kurwa, polać mu za to. Czy jesteś w stanie rozpoznać, kiedy kobieta udaje orgazm? Jaki gracz serdeczny. No to mi się podobało. Pago, witam. Ale czekajcie, muszę tak się go napisać. Może są takie specjalistki. Ja z taką się jeszcze nie spotkałem, mówiąc szczerze, wyczuwam to. I... Czyli odpowiedź twoja? Brzmi, że jestem w stanie wyczuć. Czyli? Tak lub nie? Tak. Jestem. On tak wyczuwa, że się kurwa po stosunku pyta. Bosłaś? Co się dzieje? Bocian 5566. 10 zł. To jest nadzieja. Jest, Bocian, jest nadzieja. Dziękuję za kolejną dyszkę. Każda dyszka to jest 1% zwiększonej nadziei. Mam już 2%. Dzięki bardzo, Bardziu. Na paliwo potrzebuję, kurwa. Strasznie dużo pali to BMW. Jestem w stanie wyczuć. Ta odpowiedź to... Bierz kartę matki, kurwa, nie pierdol się, zajeb, kurwa, będzie RDR. Prawda. Prawda. A jak tam u ciebie... Pierwszy dzień czekając, skończy się sub. Zaraz będzie, kurwa, pierwszy dzień jebania ciebie do spodu, szafajcun. Technicznymi nowinkami, obsługa komputera, różne funkcje telefonów komórkowych i tak dalej. Telefony komórkowe może tak, ale też podejrzewam, że z tych nowości to jestem daleko z tylu. Co do ja mam kilometr do rodziny, myślę, że ja będę szedł. To już przejął pałeczkę, chyba mam... mój starszy ale syn. Ale podstawowe rzeczy. No podstawowe tak, ale to nie jest moja domena. Po prostu urodziłem się chyba troszeczkę za wcześnie, żeby... Pytanie szóste.
Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że opanowanie obsługi pralki automatycznej przekracza twoje możliwości? Oj kurwa, ja bym tu tak powiedział zdecydowanie. Trochę wstyd się przyznać, ale tak. Bo ja mam problem taki, że jak pranie robię raz na miesiąc, albo raz na dwa miesiące, to zapominam obsługi pralki. Tak miałem. I co kilka miesięcy musiałem pisać do Lucyny, jak się pralkę odpalało. Na ile stopni, na ile ten. No kurwa co, no. Bordy, no jakbyście mieli 2K subów, to byście się dorobili, kurwa. Tylu par majtków. W chuj mam, ty. Ja mam, ale bo ja mam majtki, te, które mi nie porwały się. Co się dzieje? Iwaneczko, to mam majtki sprzed 10 lat jeszcze chyba, albo dłużej. Co święta majtki nowe? Stankomunity.com. Nie no, może przesadziłem te kilka miesięcy, ale tak myślę, że na miesiąc codziennie ze zmianą majtek mi starczy bielizny. Ze skarpetkami jest gorzej trochę. Bocian 5. Skarpetki mi się strasznie szybko psują. 10 zł na paliwo do BMW XD. Skarpetki mi się szybko psują, a majty no są dobre, nie? Kilka mi nie wytrzymało ciśnienia, które wylatuje z odwiertu, ale... Ale i tak dużo mi zostało. Jeszcze mam z jedną paczkę chyba bokserek nierozpakowanych. Czy palce możesz włożyć? U mnie kurwa dziura jak była w majtkach to była taka, że mógłbym nogę wsadzić. No skarpetki mi się... Znaczy nie wiem, no skarpetki są jakieś kurwa liche. Podpiszę Iwaneczko, dziękuję za 5 zł. I Bocian, dziękuję bardzo za kolejne 10 zł. No chyba będzie ten RDR dzisiaj. Dzięki wielkie. Ta odpowiedź to... prawda. To pralka taka skomplikowana, czy nigdy nie chciało ci się tego robić? Nie tam, że nie chciałem. Naprawdę ich próbowałem. No. Ale ogólnie ta pralka, która była na dole, była taka... Jak to jest z tą pralką? Nigdy nie próbował. Nie, próbować próbowałem. No. Może ty nawet nie wiedziałeś, że on próbował. Może, ale to chyba jak nie... Na przykład pod Krakowem w pralce, jak robię pranie, to jest pralka taka, że tam masz wybierania jak materiał. Bawełna, kurwa, jedwab, syntetyk. Jakieś kurwa człowieku, pościel, coś. Ja mówię, nie wiem co tam się dzieje. Ta z niżej piętra niżej była dużo lepsza. Tam ustawiałeś pokrętło jedno, drugie i kurwa jakoś to szło. A tam, no i czytałem instrukcję, no i jak na przykład piorę czarne, no to wiesz, nie wszystko mam 100% bawełna. No tam majtki mają jakieś domieszkę poliestru, coś ma domieszkę poliestru. No i muszę robić, wybierać syntetyk. Ale masz jeszcze kurwa jakieś... 4 poziomy zabrudzeń, kurwa. 4 poziomy tej długości prania. Kurwa, tyle konfiguracji. Kiedyś pralki jak się włączało, to szło i elo. 566, 10 zł. To trzymam za słowo. Ja pierdolę 4 dychy, Bocian. Mamy 4% szans na RDR. Teraz więcej. Masz mapkę, rodzaj i poziomu trudności pralek? Nie. Suszarkę mam? Nie, ale słyszałem, że fajna sprawa. Jak kiedyś pójdę na swoje, to myślę, że suszarkę bym sobie kupił. Tylko chyba nie opłaca się, nie ciekawa jest pralko suszarka, tylko oddzielnie, żeby była pralka i suszarka. Bo to łączone, to narzędzie to nie takie, że nie do końca jest dobre. Wszystko na twojej głowie? No, tak niestety wyszło. Pozostałe te rzeczy związane z domem, też twoja domena? Cześć, nikt codziennie w porządku. Pomaga w czymś? Nie, u dziadzia byłem dzisiaj w domu. Widzę. Rzadko jest w domu. Rzadko. Dobra, wysłałem. No. Rzadko w domu, stary? Mając firmę też nie na wszystko mu starcza czas. To prawda, to prawda. Ci mieszkam w Krakowie. Pytanie szóste i prawdziwa odpowiedź za... Kurczą się nie pachną przy suszarce? Grałeś 5000 zł. To może lepiej suszyć normalnie. Już jakieś pieniądze są. Od a nie kurczą się piro? Możesz rezygnować. Ktoś pisze, że się kurczą i nie pachną. Gramy dalej. Drugi etap to... Ale śmiej się, ta pralka, co miałem piętro niżej, była z lat 90. Gramy dalej, chociaż... Kurwa, trzeszczy to oparcie. Jeśli będzie za duży, daj mi znać. Znaczy Krakowia, garbarnia Kraków. Rozpoczynamy drugi etap gry. Przypomnę, 5 pytań do wygrania 15 000 zł.
Czy pieniądze są dla ciebie... Od razu do słyszenia. W twoim życiu. Dziwnie sformułowane. Nowy sącz? Nie, no po prostu... Pieniądze są w życiu dla każdego sącza jest... Ale myślę, że ta. Bardzo ważne. Ola Nowak. Nie, są inne rzeczy ważniejsze, także myślę, że nie. Pytanie siódme. Słabe jakości sąciuchy? Czy przyjąłeś niemieckie nazwisko po twoim dziadku głównie dlatego, żeby mieć z tego korzyści w Niemczech? Chciał grać w Bayernie Monachium, pierdolony. Wygląda trochę jak Meller. Ja się nazywał Hein. Z tego czasu jeździłem często do Niemiec, jak to się mówi, na roboty. Tak, było to przydatne i jeden z... chyba z warunków to był taki właśnie, że z tego... Zależy od suszarki? To ułatwiało, jak gdyby, nazwisko. Czy... Ta... Czyli teraz tak, wszystkie ubrania są chujowej jakości. Tak. Brzmi tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Jak mógł się wyzwyć polskiego nazwiska, to jest hańba. Znaczy generalnie nie ma się podchodzą. Bocian 5566. Dla nich to jest swojsko brzmiące nazwisko, o której możesz gdzieś tam jakieś korzenie germańskie są. Jednak a jeszcze nie wiem, Bocianku. Beata, czy... Zobaczymy. Andrzej jest człowiekiem... Za kilka godzin jakoś pewnie. ...zależy na tym, co ludzie o nim mówią. Wręcz przeciwnie. Nie? Nie. Jemu nie zależy na opinii ludzi. Czy wytycza sobie cel i do niego dąży? Tak, nawet po trupach. Mocno powiedziane. Bardzo. No. Pytanie ósme. Twardy zawodnik. Czy kiedykolwiek wstydziłeś się przed ludźmi, że spędziłeś dzieciństwo w domu dziecka? Myślę, że tak. Na pewno mu to przeszło. Znowu mam dylemat. Dziękuję Oli Maczku za 51 też. Czy kiedykolwiek? Teraz to mam to w głębokim poważaniu, jak to się mówi. I guzik mnie to obchodzi, co ludzie myślą. Po prostu tak się życie ułożyło i koniec. Ale jako młody chłopak, już nie dzieciak, a jeszcze nie dorosły, czyli tak zwana młodzież. Widziałeś nie ma teraz w Monarce kiedyś? Czasami bywałem. Się, ukrywałem. Uważałem się wręcz przez ten bo cię na 50 złotych zrobiłem? Co ty pierdolisz, Szafujcun? Jeżeli ty jesteś jako bocian. Całokształt, no to kiedykolwiek to znaczy, że kiedyś tak, czyli tak. Będzie dla bocianka mojego RDR. Ta odpowiedź to... Prawda. No ale ja i tak tego sobie nie mam, gdzie tego teraz zapisać. Nie będę pauzował filmu. Pytanie dziewiąte. Czy podczas pobytu w domu dziecka wydarzyło się coś, o czym nikomu dotąd nie powiedziałeś? Oj, działo się dużo. Ja tam dorastałem. Dojrzewałem. Pierwsze miłości i tak dalej. I są takie rzeczy. Odpowiedź? Brzmi, że tak, że nie powiedziałem. Ta odpowiedź to... Prawda. To ty musiałeś często ma teraz brać, jak my trafiłeś kilka razy w Bonarce. Ja faktycznie tak sobie sporadycznie do Bonarki. No nie, ale no nie ma co narzekać. Są ludzie, co mają jednak gorzej. I myślę, że mimo wszystko, tak zwany bidul, bo my na to tak mówiliśmy, bidul mi uratował życie. Bo myślę, że... Mogło być jeszcze gorzej? Byłoby dużo gorzej. Czy zdarzyło ci się spotkać kogoś, komu mógłbyś powierzyć wszystkie swoje tajemnice? Myślę, że najwięcej o mnie wie małżonka, czyli tak naprawdę. Czyli myślę, że ona była tą osobą, którą w życiu spotkałem, która najwięcej o mnie wie. Kurwa. Które mimo wszystko bardzo dużo zawdzięczam. Tym, kim jestem i co robię, zawdzięczam również... Ma teraz do Polski na wakacje? Pytanie dziesiąte. Życie ci niemiłe? Czy w do rodziny, a nie na wakacje. Do Beaty, że z jej powodu nie spróbowałeś naprawić relacji z ojcem, gdy po latach chciał cię przeprosić za koszmar twojego dzieciństwa?
O, ciekawe pytanie. Ja nie mogę ci pomóc ruszać. O, wcześniej nacisnęli. Tego pytania nie było. No ale to co powiedział, że się to anulowała, ale się domyśl... No nie, chyba, że za ciężkie pytanie po prostu. Że nie wiedział jak odpowiedzieć. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twoja żona zrobiła głupstwo, wychodząc za ciebie za mąż? Na bank. Oczywiście, że tak. Cześć, Baku. Bezwzględnie. Ta odpowiedź to... Prawda. Prawda. Elo. Głupstwo zrobiła? Tak, bo jestem... Kawał dobrego, kochanego drania. Tak, tak zawsze mnie określałem. Tak? Kawał dobrego, dokładnie. Sprawdza się cały czas? Dokładnie. Pytanie 11. Czy czasem masz wrażenie, że pieniądze są dla twojej żony ważniejsze od ciebie? Żeby to było tylko czasem. Odpowiedź. Tak, mam takie wrażenie. Ta odpowiedź to... Prawda. To w takim razie... Dobra wiadomość dla Beaty. Jesteście bogaci o 15 tysięcy. Ale właścicielem tych pieniędzy jest Andrzej. I to już trochę gorsza wiadomość. Czy nie? Jak to jest? Kasa wspólna jest, tak przy okazji? Czy... To znaczy tak. Mówi się, w domu że... pieniędzmi zarządzam ja. Tak. Natomiast mąż, nie powiem, bo dba o to, żeby rodzina była finansowo zabezpieczona. No, kobieta zarządza, chłop zarabia. No, proste, nie? Nie wiem, nie pracował, nie robił. Żyjemy średnio, ale... przeciętnie, nie za bogato, nie za biednie. Ale... Także mi się wyda... on szczerze odpowiada. Nie ma problemu z tymi pytaniami. Wydaje mi się, że on daleko zajdzie. Dobrze. 15. Dziękuję. Ale do wydawania pieniędzy, broń Boże, jemu dać pieniądze. Kiedyś dostał taki przykład, podam 100 zł, bo chciał iść do sklepu kupić chleb. No to ho, zasaleć tak? Można. Tylko, słyszałem to kiedyś, Arek, ale nie pamiętam. 50, on mi tyle reszty przyniósł. Nie nadaje się kompletnie do trzymania pieniędzy. Dlatego ale, a to ciekawe. Zazwyczaj kobieta jest. Nie da rady, więc musiał. Tak, wiesz, no, też właśnie słowa. Mówię, no ale byłam... Dziękuję, Krystu, za 11. Lecimy po roczek. Na samym daleko się nie pojedzie. Nie pojedzie. Nie, można nie. Się odławić. Dobrze, Andrzej, teraz zastanów się spokojnie. 15 tysięcy jest. To są pieniądze, które uczciwie wygrałeś w tym programie. Czy chcesz grać dalej? Następny etap to są 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Już tylko 4 pytania będą? 4. To nie jest tak, że już tylko. Nie, czwarte oglądaliśmy 4, już. Po kolei idziemy na rynku. To jest mniej niż 6, prawda? Tak, ale ty się zastanów, czy będziesz chciał mówić dalej, prawda? Najlepszy by to z tymi zaradami chyba. Prawda. Czyli gram dalej. Raczej ja to Krzysiu, twój robię. Internet. No. Cześć, pan Paweł. Jego decyzja. Trzeci etap, 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Pytanie 12. No to pewnie było jak teraz 40 kafli, to 15. Czy odkąd ożeniłeś się z Beatą, przyprowadziłeś do domu kobietę, o wizycie której wolałbyś, żeby żona nigdy się nie dowiedziała? Oho. Zaczyna się. Jaki gracz serdeczny. Cześć, Kakao. Na szczęście żony nie było w domu. O tak. Kurwa. O nie, on sybeckie ciśnie, ale tu będzie kurwa tak, afera chyba na chacie. To. Prawda. Nie wiem, mówię wam, on daleko zajdzie, on wyciągnie sobie program, on ma w piździe. Pan Paweł, dziękuję bardzo za prezent dla Jupitera. Co ona powiedziała? Niech nie mówi nic? Zostawiamy tak, lepiej niech więcej nic nie mówi. Tak? Tak zostawiam. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twoja niewierność może w końcu doprowadzić do rozpadu twojego związku? O kurwa! Bomba spadła.
Ale on ma w dupie, nawet powie, że tak. Nie stanie o tym myślę, mówiąc szczerze. Co? Że on... Twoja odpowiedź? Moja odpowiedź brzmi, że tak. Ta odpowiedź to... Kurwa! Juventus do mnie dzwoni, czekajcie. Co się odjebało? Czy to jest problem przeszłości, czy problem aktualny? Jeśli chcesz odpowiedzieć. Znaczy nie no, ja mogę powiedzieć ze swojej strony. Małżonka to odbiera na pewno inaczej. Jeśli w życiu miałem jakiekolwiek skoki w bok, to nie były nigdy one ukierunkowane przeciwko małżonce. Broń Boże. One są zawsze ukierunkowane przeciwko małżonce. Ja tego tak nie odbieram. Nie wiem. Usprawiedliwiam się może sam przed sobą, że to jest po prostu... On odróżnia seks od miłości zupełnie inaczej. To tak ogólnie. Seks to jest seks, miłość to jest miłość. Miłość to jest miłość, ale ja myślę, nie wiem, że jak po prostu... Jaki gracz serdeczny. Ja myślę, że po prostu dzieciństwo takie, jakie miałem, po prostu mało troski nade mną, mało miłości dostawałem. I może próbuję w ten sposób to rekompensować. Pytanie 14. Czy pomyślałeś, że jesteś uzależniony od seksu? To nie raz. Tak pomyślałem. Ta odpowiedź to... Prawda. Czy myślisz, że to jest tak jak z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu? Jest coś podobnego? Z alkoholem nigdy nie miałem problemów. Także nie wiem, jak to jest. Czy to jest tego typu uzależnienie? To nawet ma swoją nazwę, prawda? Seksoholizm. Dokładnie. Myślisz, że jesteś... Może coś w tym jest. Mhm. Pytanie 15. Czy uważasz, że twoja żona nie uprawia z tobą seksu, żeby zrobić ci na złość? Myślę, że dla żony to jest wspaniała broń. Odwetu o matko. Wobec mnie, znając moje zapotrzebowania i wie, że to najbardziej mnie zaboli. Myślę, że tak, że to jest z jej strony pewna chęć odwetu. Odpowiedź? Brzmi, że tak. Co się działo? Odpowiedź to... Było jakieś pytanie? Mogę cofnąć, żeby zadać pytanie? Jaki gracz serdeczny! No to mi się podobało. Co jest? Prawda. Ale bo wy mi napiszcie, jakie było pytanie. Uzależniony od seksu? Jak najbardziej. Czy uważasz, że twoja żona... Ale to jest sytuacja jakaś tak... No odbierałem telefon, nie miałem słuchawek. Gadałem przez telefon z ochroną. Pewnie wzmaga to... Twoim mężu do potrzeby, które... Cześć Simon, nie wiem, czy wytrzymam tak długo. Z kim innym realizujesz? Matras, dziękuję za subika. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z pracy. I Roland, dziękuję za 6-2. To po co jeszcze ja? No, ale normalne to wszystko nie jest. Nie, to nie jest dla mnie, nie jest normalne. Dla męża tak, dla mnie nie. Dlatego z nim nie sypiam. Czy istnieje moment, punkt, w którym... Wow. Można tę sytuację rozwiązać. Znaczy, nie wiem, gdyby wasze współżycie było normalne, byłbyś w stanie zrezygnować? Nie. Nawet siema, gdyby on był w stanie, to one mu nie odpuszczą. Są dzisiaj kobiety tak łatwe, że... Zresztą to jest też jego stanie. Myślę, że to nie. Prawda jak zwykle leży po środku. Nie można tego tak uogólniać. Ja nie wytrzymam psychicznie tego. Okay, kobiety są łatwe. Ja chyba będę musiał już CS zagrać. Tak jest, przeszliśmy dalej, wygrałeś 30 tysięcy. Świetnie. Ja. 30 tysięcy to sporo. No mówiąc szczerze, sporo. Mam firmę zaledwie mam 3,5 roku. I nie powiem, że taki zastrzyk pieniędzy, nawet na przysłowiowy tak zwany towar do sklepu, to byłaby już świetna inwestycja, prawda? Nigdy takich pieniędzy nie miałeś w ręce. Nie. Parę tysięcy miałem, ale żeby to była trójka z przodu, na pewno nie. Mhm.
No i teraz pytanie, stara jego napierdala za te zdrady. 30 tysięcy wystarczy? Czy chcesz grać dalej? Może zróbmy... Następny etap to są trzy pytania. 75 tysięcy. Cześć, Sain, cześć. Ciężkie. Może zróbmy tak. Wiesz, może niech idzie dalej, będzie jakiś sydupy i zapsom na ogródku. Ja bym zrobił tak. Z tego względu, że żona zawsze mnie wylicza. Może i słusznie. Ale 30 tysięcy na moje potrzeby to by była wspaniała suma. Ale jakie twoje potrzeby? Patrz jak żona się wkurwia. Przecież kurwa żona zajebie połowę, jak nie więcej. Żona zarządza sianem. Co on kurwa na potrzeby dostanie? Ona mu da na potrzeby, kurwa dostanie kapciem w po zębach. Dlatego ja bym zagrał o 75, żeby 30 było dla mnie, a 45 dla mojej małżonki. Dobry układ? Nie ma problemu. A. Dasz radę? Naprawdę. Mówię, dasz to radę? Jest jego decyzja, ja dam radę. Ego? Powinien grać? Powinien grać. Jak tak? On kurwa za babami lata, to sama ma nie dać tylko rady tutaj. Prawdę. Ty decydujesz, czy chcesz grać w czwartym etapie. Tak, chcę grać w czwartym etapie. Rozpoczynamy czwarty etap. Oj, będzie tu może być dobrze. Do wygrania 75 tysięcy złotych. Czym jest dla ciebie miłość? Czy czym powinna być miłość dla prawdziwego mężczyzny? Czy miłość? Mi się miłość kojarzy z uniesieniami, taką młodzieńcą miłością, zero odpowiedzialności, no szaleństwo. Miłość taka, gdzie adrenalina po prostu... Co? Gdzie serce rządzi, wyłącza mózg. To jest miłość, taka na Netflixie jest ten serial? Pierwotna miłość. I to jest fascynujące, niestety z czasem, z wiekiem, w różnych to związkach się wypala niestety i... Zostajemy w tak zwanym. Ja jestem od urodzenia wypalony chyba. Co już nie ma nic wspólnego z tamtą żarliwą, gorącą. Ja bym tak zdefiniował. Pytanie 16. Czy jesteś dumny ze swoich podbojów seksualnych? No dla niego to łatwe jest. Chociaż w sumie kurwa takie na dwoje babka kurwa wróży, nie? Niby tak, niby nie. No i co powiedzieć? Się zastanawiasz, żeby nie skłamać. Ty miałeś kiedykolwiek dziewczynę? Pytanie. Spytaj matki. Dumny myślę, że można być z syna, z jego kurwa. Dumny mogę być z tego, że moja żona tak wychowała syna i drugiego tak kształtuje, że będą, jak to się mówi, przysłowiowo z niego ludzie. Ale z podbojów myślę, że nie jestem. Odpowiedź. No co ty, głupi, nigdy nie miałem, Dejnion. Ta odpowiedź. Żartowałem. Jak coś. Prawda. Ej, ale żona już ma dość. W tej rundzie jeszcze dwa pytania. A głupio, nie za mocna była riposta? To żart, Jędrek był tylko. Bardzo proszę. Dejnion, nie obrażasz się? Pytanie 17. Czy byłbyś w stanie obiecać żonie, że przestaniesz ją zdradzać, jeśli znowu zacznie uprawiać z tobą seks? O kurwa, to mocne, ty ja pierdolę. To mocne, kurwa. No wyjaśniam w żarcie, ale to tak... Ja nie jestem pewien tych żartów ze starymi, Jędrek. Masz dystans, to dobrze, bo nie wiadomo na kogo trafię, Dejnion, właśnie, to jest, tutaj zaryzykowałem. Nie wiadomo na kogo trafisz, bo komuś się może przykro zrobić. Czekaj, bo tu muszę przekminić to pytanie, Jędrek. No ale on tu se kurwa lata, jak kurwa pszczółka z kwiatka na kwiatek. A jak jest uzależniony? To już da będzie dupcyć na boku, jak jest taki kurwa gagatek. No na bank kurwa powie, że nie. Jak powie tak, to kurwa odpada. Koniec analizy. O, żona... Ale czemu ona podpowiada mu? Ona wie dobrze. Ja nie mogę z Miko na PPL ruszać, bo mnie jebią później. Podoba mi się ten odcinek, rozkręcił się. Przestaniesz ją zdradzać, jeśli znowu zacznie uprawiać z tobą seks.
Ta reakcja, ja pierdolę, to jest najlepsze jak małżeństwo. Jaki gracz serdeczny. No to mi się podobało. Witam. Co wyczuwasz, Jędrek? Jak tam majówka? Było to jest coś pite. Pytanie. Kurwa, go nam ułatwia, nie? To kurwa, no milion powinien i tak, kurwa, o. Majówka było coś pite, no nie było. Cześć, Jan Rękedzik. Ja mam chroniczną biegunę, kurwa, nie mogę nic pić, bo kurwa, saram dalej niż widzę. Nie wiem, muszę iść do lekarza chyba. No jestem pod ścianą. Jestem pod ścianą. A nie wolno, Jędrek. Już oni przycisk raz wykorzystali, chyba że to mówisz o mnie. Można jeszcze raz to pytanie? Czy byłbyś w stanie obiecać żonie, że przestaniesz ją zdradzać, jeśli znowu zacznie uprawiać z tobą seks? On sam nie wie, ty. Ale za napięcie, chyba się postaram zaraz. Odcinek 16. Tak. O kurwa! Człowieku! Nie dość, że skłamał, wjebał siano, żona wkurwiona mu podpowiadała. No nie gadaj! A będę w szoku, jak będzie prawda. Ta odpowiedź to... Te miny, ty. Ktoś mi mówi, że to jest ustawione. Oni mają miny, kurwa, jak ja na toalecie. Prawda. Było. Co? Szczery jesteś do bólu, muszę powiedzieć. Szczery do bólu. Ja tak mam. Po prostu ja tak mam. Ostatnie pytanie w tej rundzie. Pytanie 18. Czy pomimo licznych zdrad, to Beata jest kobietą twojego życia? Nie no, ale to jest dla mnie abstrakcja z tymi zdradami. Myślę, że jest, no to jest, była i będzie. Zasuba nie chcie J, D. Jak ludzie tak żyją, ty? Twoja odpowiedź brzmi... Tak. To tak, można dupcyć na boku? To. Miałbym sumienie, kurwa, zniszczyło. Chcesz on dupcy i mówi o tym niby. Prawda. Chociaż tyle. Kurwa, jakie to jest napięcie, podoba mi się ten odcinek. Anrankedzik, dzięki za 7, Bordzio. I Miko, dzięki za 5. Rozkręcamy się. Czy w drugą stronę jest podobnie? Co mi chcesz, zasuba? Nie. On jest dobry. Uhuhu. Człowiekiem, ale przez te wszystkie zdrady przeklapałem, to już nie jest to samo. A może się zmienić, myślisz? Chyba browara zaraz myślę, odpalam. Nie, już na tym etapie nie. A nie, bo mam zaparkować auto. Strasznie to wszystko skomplikowane. Jak całe życie. Nie, to jest bardzo proste. Oni się nawzajem... O kurwa! Między... Na tym miejscu co nie mogę zaparkować, baba kurwa z kodą Fabium kombik parkuje. Ty, ale przecież tak nie staniesz, babo. Ty kurwa, nagrywam to. Przecież tak nie staniesz. Pierdolona jak kręci. Nagrywam to. Wycofała. A, rozkminiła. Pojechała! Pojechała! Kurwa, pojechała! Odpuściła, ty. Ona w takie miejsce przodem próbowała. Wiem, może prawo jazdy coś skończyła. Raz tak odjebałem, ty. Miałem takie miejsce nieduże. I kurwa... Przodem próbowałem wjechać i kurwa skręciłem tak jak ona, wsteczny, coś tam dziubdziam, się kurwa nie da tak, to trzeba tyłem wjechać, nie? I ja nie ogarnąłem wtedy, ale też kurwa no nic, przecież... Wjechała, zaczęła poprawiać, wyjechała. Sobą mi to tak wytrzymuje. Dobrze się rozumiemy, poza łóżkiem. A ona w to nie była ta długa Fabia. I się przyciągamy. I nic nie jest w stanie tego... rozerwać po prostu. 75 tysięcy jest twoje. Da się tyłem, to przodem też. No. Przepraszam. Chyba nie. 30 tysięcy tak jest twoje. 45 miałam to jest właśnie twoje. Poprawić. Tak. Chyba nie, nie, nie zawsze tak jest, że jak się da... Nie no. Tyłem się łatwiej wjeżdża. Przodem masz ciężko, żeby się złamać tak. Jeszcze dwie rundy. No i teraz pytanie.
czy chcesz grać dalej? Za pierwszym prawko zdałem, udało się. Cześć Pentakilo, może będzie CS później tak, jeszcze. Jest, oczywiście. Uważam, że na tym etapie powinieneś zakończyć grę. Jak da się Słaniam. Przodem, jak da się tyłem, to i jak da się przodem, to i tyłem, szczerze, tak. Ale czasami da się tyłem, a przodem nie. Do bólu, jak powiedział pan Heiser? Ja tak, twist. Człowiek, dobra rada, kurwa. Starczy tej szczerości, ja bym zakończyła już. Pamiętaj, że czasami są pytania, na które nie potrafimy w 100% odpowiedzieć. Zgadza się. Ja na waleografii mówiłem prawdę, ale to była Chciałeś moja wewnętrzna 30. prawda, a którą ja mogę sobie przez lata wmawiać. Jaki gracz serdeczny. Mówi no się, że... Ale musisz link w sobie. ...powtórzone tysiące razy staje się prawdą, prawda? Przez to ja też mogę się z czymś tam pomylić. No nie o to mi chodziło, Pentakion, że się zmieścić muszę. Czy nie, myślę, że ja się nie boję tego ryzyka i mówiąc szczerze, gdybym był tak zwanym wolnym strzelcem, singlem i tak dalej, grałbym do końca, jeszcze wyszedłbym do góry za tą piramidę i... Serio odpuści? I nie byłoby problemu. Zastanawiam się, jaką dziwkę za te 10 tysięcy zamówi. Radospaw, dziękuję za 13, pan Adolczek i Twist, dziękuję za subika, podpiszę, tylko link musisz mi dać. Decyzja jest taka, że... Ale dobrze mu szło. Nie. Przekażę 45 tysięcy mojej małżonce, a 30 na drobne wydatki zachowam dla siebie. Na drobne wydatki, no. Ja również dziękuję. Na baby. W wojsku nie byłem, ale kiedyś chciałem iść na zawodowego wojaka. Ale na publikę. Myślę, że ta ćwiartka była do osiągnięcia. Była pewnie. Ale widzicie, oni tak kończą, no to powtórzę jeszcze raz, że kurwa, bo oni jak już... Mogą stracić wszystko, a w Stanach nie mogą stracić wszystkiego, jak już mają próg zachowany. Nie bywa. 75 tysięcy jest twoje. Zakończyliśmy grę. A ja ci pokażę pytanie. A szkoda, że tego nie pokazują na streamie. Które to jest? To. I niech tak zostanie. Okej? Okej. Dobrą decyzję. A nie, tu jest pół miliona, w Stanach jest milion dolarów było. Może tak. Porozmawiacie o tym później. Rozumiem. No. Czy podjąłeś dobrą decyzję? Kończąc grę. Nie żałuj swojej decyzji. Milczenie jest złotem, tak? Czy srebrem? Niech tak zostanie. Lepiej mieć srebro niż złoto, prawda? Co? Niepewne złoto. Albo nie mieć go w ogóle. Także myślę, że mimo wszystko świetnie się bawiłem. On się świetnie bawił. No żona chyba tego nie powie, kurwa. To prawda. Będzie coś więcej. To była naprawdę dobra i uczciwa. Dziękuję ci bardzo. Zapraszam. A gentleman, nie dziwne, że ma ten branie u kobiet. Ale ona kurwa ledwo mu tą rękę podała. Głowa do góry. Nie no, ale to... To kurwa nie wiem, czy to są takie prawdziwe miłości, takie kurwa prawdziwe związki, jak tam kurwa lata na boku dupcy. Ale może nie każdemu jest dane tak kurwa, wiesz, taką przeżyć prawdziwą miłość. Czy leżąc ją wiedziawszy... Głowa do góry i chuj, a ja sobie będę dupcy na boku. Rzeczy, że ona 90% rzeczy to wiedziała. Mimo wszystko jakiś tam problem miała z tym, ale... Jakiś tam miała problem. Życie być uczciwy. Było jedno pytanie, które mnie zaskoczyło, a to prawda, że w 99% wiedziałam odpowiedzi na wszystkie pytania i wiedziałam, znałam odpowiedź. Natomiast zaskoczyło mnie, że podczas mojej nieobecności obca kobieta była w moim domu. Życie toczy się dalej, zobaczymy jak będzie. Ona nie wiedziała, że on pewnie dupczył też w domu? Kurwa, no przecież... No przecież...